Siema, ty pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam na najnowszy film. Oto z wędkarskiej wyprawy spod lodu, nad lodu, jak go zwali, tak go zwali. Czyli na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 7.23, czwartek, 7 grudnia 2023. I w ten grudniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc czwartek, kolejny trzeci dzień zmagań. Tak powiedziałem, tak też zrobiłem. Trzeba wykorzystać zimę, co ścięło wodę na łowieniu spod lodu. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jeść przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. I mamy, drodzy Państwo, pierwszego okonka, nieduży, bo nieduży. Z tego czwartkowego dzionku, ale jest dobrze, więc machamy dalej. Dzisiaj zapowiadają śnieg i jak widzicie sami, pada. Ja dzisiaj plaża i odcinek postanowiłem sobie. Zobaczymy tu przy trzcinkach, powtórzę raz jeszcze, że czwartek, dziury nienęcone i oczywiście na sztuczną ochotkę, bo żywej nie mam. Jutro jest piątek, jutro dopiero pod wieczór będę miał ochotkę i w sobotę lub w niedzielę pojadę na ryby, jeśli lód pozwoli, i wtedy będę wędkował już dziury za nęce i na żywą ochotkę na mormeszce. A teraz muszę ratować się sztuczną. I tak widzicie to na filmie. Jeśli nie będzie tu przy trzcinkach efektu, pójdziemy trochę na głębszą wodę. Było wskazanie. Spojrzałem do przodu, przegapiłem branie. Naprawdę gdzie indziej spojrzałem i po braniu przegapiłem branie. Może powtórzę. Może powtórzę. Szkoda. Szkoda, dobra, gramy dalej, przykrywam kamerę, bo żeby nie zamokła, bo śnieg pada z deszczem. Powiem tak, pusto, nie ma branie, jedna ryba, dwa wskazania przegapione, nie wcięte i nie ma brań, nie ma. Tutaj jest dalej od brzegu, to jest metr, a tak po pół metra i przy trzcinkach, jak widzicie, zero. Więc pójdę trochę na głębszą wodę, ciutkę głębszą, dalej od brzegu, tak aby coś fajnego złowić. I jak widzicie sami, tak to wygląda. Dobrze, idę wierce bliżej pomostu, mola, dziury.
Dobrze, i mamy kilka dziur nawierconych. Mamy nowe dziury, więc przeniosłem rzeczy. I zobaczymy tu głębokość. Jakiegoś fajnego konia. Tak miło spędzić czas, łowiąc spod lodu przed pracą. No to też nie jest za głęboko, drodzy Państwo. Ile jest odtąd? Metr. Głębiej nie będzie. Dobra. Trudno. Okej. Ciepło jest. Śnieg z deszczem pada. No, a wczoraj ryby będą brak przez te kilka godzin do 12. Zobaczymy. Jest godzina 8. To mam 4 godziny wędkowania. Wystarczy. Lepsze to niż nic. Kilkoma wędkami te dziury obłowię, tak aby nie jedną mormyszką, kolorem, kształtem, kolorami, różnymi kształtami. No zobaczymy. Więc zostańcie jeszcze ze mną i myślę, że może jakiś fajny okonik wpadnie. Chociaż jeden, tak aby był do zdjęcia. Mamy okonka, ale znów nieduży. Nieduży, więc baja. I gramy dalej. Przerębu. Nic dodać. Nic ująć. Dobrze, nie na przerębla. Zobaczymy w tym. Widzicie, że sztuczna ochotka nie przynosi takiego efektu, co żywa. No trudno, jakoś muszę
przemęczyć te kilka dni bez żywej ochotki. Jest, ale znów malutki. Ale jest, jest. Więc baja. I czekamy na coś przynajmniej wymiarowego powyżej 20 cm. Tak, aby było do zdjęcia. Wskazanie było. Może powtórzę. Powtórzyło. Widzicie. Malutkie. No ale biorą. Te większe by podpłynęły i by było pięknie. Kilka razy i zmiana dziur. Jeszcze mamy dwie. Tu. I nawiercimy gdzie indziej, na głębszej wodzie. Liczyłem dzisiaj tak na tą plażę, ale dzień dniowy nierówny. No i widzicie, maluszki, maluszki. Na bormyszkę sztuczną ochotką. Zobaczymy tu. Trochę dalej od brzegu, ale jedna głębokość jest. Jedna głębokość, nie ma tak, że tu dół jakiś czy coś, jedna głębokość przy plaży, przy pomoście, gramy tutaj. Bokiem, żebyście widzieli wskazanie, jeśli tylko będzie. Wysoko nie podnoszę na razie. Było wskazanie delikatne. Tak by skubały za sztuczną ochotkę. I nic, widzicie, nic. Zmiana pozycji, będzie inna praca.
powiedział, że ostatnia dziura i zmiana wędki z inną mormaszką. Nie doskupiał się przy jednej dziurze, bo wiecie, czas szybko leci, a mam tylko 3 godzinki jeszcze wędkowania. Jest trochę głębiej. O, tu już jest fajna rybka. Szczupak jest. Jest szczupak. Jest szczupak, żeby nie przeciął żyłki. Mamy szczupaka. Obciął. Kuźwa. Moja wina. 0,8. Obciął szczupak. Taki, ale maluszek, nie do zdjęcia, więc czekamy na kolejne większe. Tam tego, szkoda mi tego szczupaka, bo drodzy Państwo, wymiarowy, dobrze ponad wymiar miał, ponad 50 cm i widziałem mormyszkę widziałem, dobrze był zapięty, no ale pociągnął jeszcze i o lód 0,10 żyłka jest, 0,10 poszła o lód. O lód niestety, a tak to był dobrze zapięty. No szkoda, szkoda. Ustawiałem kamerę, tu to. Chciałem, abyście widzieli, jak rybę holuję, jak wyciągam z przerębla. No i błąd taktyczny, jeszcze pociągnęła i o lód żyłka poszła. No szkoda, szkoda mi to szczupaka. Tak to by był chociaż do miniaturki. No trudno. We wtorek straciłem, tamten był niewymiarowy na bank, ale był źle zapięty i przegryzł, a ten był dobrze zapięty, bo widziałem mormyszkę, z gęby mu wystawała, jak był tu blisko pod lodem, tylko przerębel się nie mieścił praktycznie i jeszcze odbił i przerwał żyłkę o lód. No szkoda, ale cóż, takie jest wędkarstwo, ryba tym razem była górą. Dobrze, machamy dalej, wędkując, próbując złowić jakiegoś fajnego barbuska. Jest, ale znów malutki. Małe dzisiaj biorą, nic. Do zdjęcia oddaj przynętę. Zakładamy. I puszczamy dalej. Nic dodać, nic ująć. Pierwsza dziura. Od pierwszej zaczynam z tej strony i będę cofał się w stronę swoich bagaży, rzeczy, w stronę mola, czyli maluszek, maluszki. Maluszki. Dobrze,
po kolei wszystkie dziury w stronę mola. Małe, małe te okonki, dość że rzadko brania, to jeszcze takie coraz mniejsze. No trudno, no co zrobić. Tu jest 2,5 metra grunt z tej strony. A naprawdę liche te rybki. Zaraz zmienimy mormyszkę, założymy jakiś kolor, bo dzisiaj jeszcze na kolor nie przepuszczałem w przeręblu. Założymy coś pomarańczowego. Zobaczymy, może pomarańczowa jakaś da jakąś rybkę. Dobrze, zaraz zmieniamy rzędkę z mormyszką. Pomarańczowa nic, naprawdę. Za miedzianą jakąś ciemną założę, miedzianą albo czarną. Pomarańczowa w trzecim przeręblu nic, nawet pyknięcie, ale godzina już jest, tak jak mówię, z rana najlepsze brania i 3 dni z rzędu łowię spod lodu, to przychodzi ta godzina 9, 10, 11, że już brania mniejsze. Mówię, warunkiem, żeby połowić spod lodu, jest żywa ochotka na mormysce. Dobra, nawet pęknięcia nie ma, widzicie. Pomarańczowa kulka. Więc zmieniamy na jakąś miedzianą i wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Mam 4 dziury, jedną, drugą, trzecią i czwartą. Z tej strony teraz spróbuję i to 4 ostatnie dziury i będziemy na dzisiaj kończyć ten interes. Godzina 10:15, to mam 11, niecałe 1,5 godzinki na wędkowanie, więc zobaczymy, co te 4 dziury przyniosą. Mamy już takiego wymiarowego okonka. Największy dzisiaj. Do zdjęcia. Oczywiście. Więc puszczę go trochę dalej. W tej dziurze go puszczę. Płynie. Baja. I jest. Pięknie. Ale niedługo trzeba kończyć. Jest i drugi, podobny z tego samego pierwszego przerębla. Pięknie, pięknie, drodzy Państwo. Drugi garbusek. Ładny. W miarę jak na kielcoka. Oczywiście ładny garbusek. Idzie w ten sam przerębel. Idziemy do pierwszego przepuszczać przynętę. Więc drodzy Państwo, godzina 11:14, mam autobus i będę jechał do domu. Jakieś zakupy jeszcze muszę zrobić przed pracą, ugotować coś do jedzenia. I drodzy Państwo, więc leciało tak, to pokazałem na filmie, czyli ładny szczupak się zerwał o lód. No, wygrał, trudno, dobrze był zapięty i tak to mniej więcej wyglądało. Dzisiaj brania słabsze na płytkiej wodzie, ale coś się zawiesiło i czekajcie na kolejny film jutrzejszy z piątku, bo jutro też jest dzień i też wypad z pod lodu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu. Cześć!